Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić systemy zmiennej fazy rozrządu w silnikach Volkswagena o konstrukcji VR. Mamy silniki VR5 oraz VR6. Takie silniki są pewnego rodzaju hybrydą pomiędzy silnikiem rzędowym a silnikiem widlastym, gdzie występują dwie głowice silnika. Silniki typu VR mają, podobnie jak silniki widlaste, tłoki ustawione pod niewielkim kątem względem siebie, około 15-20 stopni. Jednak dalej posiadają tylko jedną głowicę i jeden blok silnika. Volkswagen produkuje wiele silników typu VR. Mamy silniki VR5 o pojemności 2,8 litra, VR6 3,2 litra, VR6 3,6 litra. Wszystkie te silniki mają bardzo podobne systemy zmiennej fazy rozrządu. Postanowiliśmy przedstawić Wam trzy główne typy, z jakimi możecie się spotkać. Na pierwszy rzut oka są praktycznie identyczne. Popatrzcie na te koła. Tu mamy typ pierwszy, tu mamy typ drugi, typ trzeci. Dopiero typ trzeci znacząco różni się od poprzednich, jednak te dwa wyglądają niemal identycznie. Trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę, żeby potrafić je rozróżnić. W typie pierwszym oba koła, koło ssące oraz wydechowe, posiadają duży luz. Jak widać, można obracać środkową częścią w bardzo dużym zakresie. Jest to około 25-30 stopni. Na wałku wydechowym również mamy duży luz, jednak praktycznie o połowę mniejszy. Jest to 15 stopni. Wielu myśli, że ten luz oznacza, że jest coś nie tak z systemami zmiennej fazy rozrządu. W przypadku tego silnika, tego typu, jest to nieprawda. W przypadku drugiego typu, jedynie koło ssące posiada duży luz. Podobnie jak typ pierwszy. Natomiast koło wydechowe, ten luz posiada bardzo mały, minimalny. W typie trzecim, oba koła posiadają bardzo mały luz lub praktycznie nie ma go wcale. Ciężko jest go bardzo wyczuć. Jest to najnowszy typ, ostatni, najbardziej popularny w silnikach 3.6 FSI. Co więcej, oprócz samych kół, tych luzów, które Wam pokazałem, różnią się rozdzielaczami oleju. Sami widzicie, że na pierwszy rzut oka rozdzielacze to wyglądają identycznie. Jednak pomiędzy typem pierwszym a drugim jest jedna bardzo ważna różnica. Zwróćcie uwagę na położenie kanałów olejowych. W mojej lewej ręce widzicie typ pierwszy, w mojej prawej widzicie typ drugi. Położenie tego oto elementu, który dostarcza olej do regulatorów faz rozrządu, ma tutaj kluczowe znaczenie. Te obudowy zdarza się, że są bardzo często pomylone w różnych silnikach, szczególnie jeżeli ktoś już tam ingerował. W typie trzecim obudowa jest zdecydowanie inna od poprzednich. Ma zupełnie inaczej wykonane kanały olejowe i zupełnie inny typ odlewu. Może być stosowana zamiennie z typem drugim. Teraz pokażę Wam, z czego wynika fakt, że niektóre koła się poruszają, mają luz, a niektóre stoją sztywno. W typie pierwszym, najstarszym, oba koła łańcuchowe, które są częścią regulatorów faz rozrządu, wykonane są bez systemu blokującego, nazwanych przez niektórych hamulcem. Tak jak tutaj widzicie, powierzchnia wewnętrzna zębatki jest gładka. W typie drugim oraz typie trzecim występują koła posiadające mechanizm blokujący. Oznacza to, że wewnątrz regulatora faz istnieje mechanizm, który powstrzymuje ruch elementów wewnętrznych regulatora faz przed ruchem swobodnym. Jest to mechanizm blokujący. W ten sposób wirnik blokuje się i nie może się poruszać. W typie drugim blokadę mamy jedynie na kole wydechowym, a w typie trzecim zarówno na kole ssącym, jak i wydechowym. Blokada ta przede wszystkim służy, aby utrzymać regulator w pozycji podczas zimnych rozruchów, zimnych startów, kiedy oleju jeszcze nie ma dobrze rozprowadzanego w całym silniku. Jego awaria zazwyczaj objawia się charakterystycznym stukaniem podczas rozruchu. Teraz, gdy już macie podstawową wiedzę na temat regulatorów faz rozrządu w silnikach VR,
będziecie mogli sami zdiagnozować podstawowe problemy i przyczyny uszkodzeń. Będziecie mogli też również zorientować się, czy ktoś nie dokonał ingerencji w Wasz silnik i rozrząd, podmieniając elementy lub zakładając koła z niewłaściwego typu do właściwego silnika. Jeżeli chcecie skorzystać z usługi regeneracji w naszej firmie lub zakupić komponenty niezbędne do przeprowadzenia je we własnym zakresie, to zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu www.mehenker.com.